to nie jest Wyspa Wielkanocna, to jest dalej Dania. Koczu! Cześć! Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dzisiaj zabieram was w piękną podróż z Fioni na wyspę Loland. Nie wiem, czy wiecie, ale Loland, wyspa Loland, jest czwartą co do wielkości wyspą w Danii. Powiem wam, że zamieszkuje ją tylko 60 tysięcy ludzi. Zobacz tutaj, chodźcie, zajrzymy, co mają. Słuchajcie, to jest taka bardzo popularna forma sprzedaży. Jeśli masz coś do zaoferowania, coś wytwarzasz, albo twój ogród daje pyszne owoce, warzywa, słuchajcie, jest możliwość wystawienia ich przed swoim domem i sprzedaży za jakąś drobną sumę. Płacisz, albo wrzucasz pieniążki do skarbonki, albo płacisz takim jakby blikiem polskim. Tak to wygląda. I tutaj mamy taką jedną właśnie, jedno gospodarstwo. Fajne rzeczy z betonu. My kupiliśmy syrenkę, taką typowo kopachacką syrenkę. Są też warzywa, czy tam tutaj akurat kwiaty są. I tak to wygląda. Słuchajcie, ale tu jest pięknie, małe portowe miasto na wyspie Loland. Nazwa Nekskou. W wielu miastach w Danii byłem, a tutaj jest jedna z fajniejszych miejscówek. Także zamówiliśmy jedzonko. Dzisiaj, prawda, w duńskim mieście jemy sobie tajską kuchnię. Czy będzie pad thai i jeszcze coś tam dodatkowego. Thank you.
największej atrakcji wyspy Loland. 12 granitowych posągów i nie, to nie jest wyspa wielkanocna, to jest dalej Dania. W tym momencie, w którym jesteśmy, nie wszystkie monumenty są jeszcze skończone. Dosłownie brakuje raz, dwa, trzech sztuk, które będą zakończone w 2025. Największy z nich ma 9 metrów. Tą atrakcję możecie zobaczyć zupełnie za darmo. Wystarczy przepłynąć promem albo przejechać mostem. Wyspa Loland. Wracamy już do domu, wyjeżdżamy z Loland, ale po drodze mamy jeszcze jedną fajną miejscówkę, którą chciałem Wam pokazać, także zobaczycie za chwilkę. Wyobraźcie sobie, że 60 milionów lat temu w tym oto miejscu było prehistoryczne morze, w którym można było spotkać krokodyle i inne egzotyczne zwierzęta. Witajcie w Faxe, największej kopalni wapienia w Danii. W centrum kopalni znajdują się jeziorka z piękną lazurową wodą i tam właśnie się udamy. Jeśli wybieracie się tutaj latem, to pamiętajcie o butelce wody, wygodnych butach i parasola przeciwsłonecznego. Ten lazur wody zachwyca. Witajcie w Faxe. Rybki pływają, możesz pokazać, ale kąpiele są odradzane, ponieważ woda jest pod taflą, tutaj jest jeszcze w miarę ciepło, ale już troszeczkę głębiej, tak metr, dwa, już jest o wiele zimniej i można dostać szoku termicznego. Ale jak ktoś jest, prawda, zakartowany, to może wskakiwać. Uwaga dla kąpiących się, jeszcze jedna. Na dnie tego jeziora pod pięknym, puszystym mułem z wapienia kryją się ostre skały, także uważajcie, co robicie. Zero procent dosłownie, myślałem, że nie wyląduje, że się rozbijemy. Jak startowałem, 30% miał. Nadmienić, że to kolejne miejsce, które możecie zwiedzić zupełnie za darmo, no chyba, że wchodzicie do muzeum. A, się skończyłem. Słuchaj, byliśmy tam na dole, jesteśmy teraz z powrotem u góry. Jedną rzecz jeszcze, jaką chciałem dodać, że w takich miejscach jak to, na świeżym powietrzu, zawsze jest miejsce, żeby zrobić sobie piknik, także można zabrać swoje jedzenie, całą familię. I można się fajnie wychillować. Jak wybieracie się tu z dziećmi, to za 25 koron można wypożyczyć młotek i takie dłutko i samemu sobie coś wydłubać. W 60 km na południe od Kopenhagi znajduje się piękny kościół w stylu gotyckim, wybudowany około XIV wieku. Chodźcie, zobaczcie, co kryje w środku.
dzień chyli się ku zachodowi. My jedziemy do domu, a wy wpadajcie po więcej na nasz kanał Bio in the City. A, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie zasubskrybować i dać lajka. Na razie. Zamówiłem nurka, czekamy na nurka. Powinien być za niedługo. Także zobaczymy co dalej.